Cześć kochani! Dziś kolejny przepis z cukinią w roli głównej. Będziemy robić leczo. Leczo będzie bez mięsa, zamiast mięsa będzie ciciorka. Ciciorka jest super dodatkiem właśnie do leczo. Dzieci bardzo lubią chrupać je. Nie przedłużam, tylko zaczynam szybko opowiadać, co należy zrobić. Najpierw namaczamy sobie dzień wcześniej ciciorkę. Jeśli nie mamy czasu albo zapomnieliśmy, to możemy po prostu dłużej tę ciciorkę gotować. Natomiast mi się udało pamiętać o tym, więc ta ciciorka, zobaczcie, już jest taka duża i teraz będziemy ją gotować. Gotujemy, aż kulki po prostu będą już miękkie, nie wiem, 30-40 minut. To pewno też zależy od tego, jak długo trzymacie tę ciciorkę, czy dzień wcześniej, czy kilka godzin wcześniej ją tylko trzymacie w wodzie. Od tego będzie zależało, ile czasu będziecie musieli tę ciciorkę gotować. Ciciorka ugotowana, ojej, tak paruje, że zaparowuje mi telefon. Dziewczyny się już dobrały do niej, więc nie wiem, czy starto leczo. I teraz paprykę kroimy w grube paski, a cebulę kroimy na pół i kroimy w plasterki. Ja niestety, ale nie wiem, jak to się stało, mam tylko jedną paprykę, dlatego użyję takiej papryki, którą mam tutaj z zeszłego roku przygotowaną. Lili mi tutaj dzisiaj dzielnie pomaga, kroi właśnie paprykę i jest już papryka prawie pokrojona. Co jesz? Słoiczek? Tak, słoiczek jesz? Dobry ten słoiczek? W międzyczasie wlewamy do dużego garnka wlewaj, wrzucamy paprykę. Wrzucamy cebulkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. No i tutaj nam się gotuje. Teraz dodajemy do tego ciecierzycę. Ja nie wiem, czy coś po prostu z tego zostanie, bo Lili tu już garściami podżera. Dobra ciecierzyca jest? Tak. Tak? Gdyby ktoś chciał dla dzieci, można ciecierzycę po ugotowaniu doprawić, wstawić do piekarnika i zrobić z tego takie kuleczki do pania. Smażymy 6-8 minut, aż cebula będzie miękka. Czas na główny składnik leczo, czyli cukinię. Cukinię mam dosyć młodą, więc nie będę jej obierać ze skórki, ale jeśli macie cukinię starszą, no to wtedy trzeba obrać ją ze skóry. Oczywiście wyciągamy wszystko ze środka. Cukinię mamy pokrojoną w kosteczkę, taką nie średnio wymiarową, ale kosteczka jakaś tam jest. W miarę. Teraz pokroję jeszcze troszeczkę czosnku. Mam tutaj też naszego bakłażana z działki, więc chyba go też dodam tym razem. Podejrzewam, że będzie fajnie się komponował w tym leczo. Po około 8 minutach zaczynamy dodawać pokrojoną cukinię. Bakłażana. Dodajemy teraz przyprawę. Dodajemy pół łyżeczki ostrej papryki, ale ponieważ jest sezon, ja mam swoją papryczkę, więc dodaję tutaj trochę papryczki. Półtorej łyżeczki papryki słodkiej. Półtorej łyżeczki papryki wędzonej. Wszystko mieszamy. Ojej, powinna mieć trochę większy garnek. I tak smażymy przez 5 minut. Zobaczcie, jak po tych paru minutach, jak to fajnie już wygląda. Zmniejszyło oczywiście się, także spokojnie teraz zmieściłam w jednym garnku. Teraz dodajemy pomidory, do tego dodajemy koncentrat pomidorowy i sól. Dodatkowo dolewamy jeszcze trochę wody. Możemy na przykład wyczyścić słoik po pomidorach, jeśli mieście ze słoika. Ja gotuję to tak gdzieś 8-10 minut, tak żeby naprawdę ta cukinia była fajnie taka mięciutka. Nie lubię, jak ona jest twarda, ale to już wszystko zależy od Was. Po tym czasie można to już podawać. Tak to pięknie wygląda. Fajne kolorki. Będzie pyszne? Ale to ci nie słychać, krzycz głośniej. Będzie pyszne, tak? Tak. Dobra. Buziaki, pa, pa!